pętla tramwajowa do remontu i winda na stałe zamknięta dla pasażerów. Ale też krótka historia, nie tylko komunikacyjna, Borku Fałęckiego. Zapraszam. Cześć. I jak widzicie po tytule, zmierzam dzisiaj zobaczyć Borek Fałęcki. Pętlę tramwajową, autobusową, ogólnie jak wygląda tutaj układ drogowy, a także przystanek kolejowy Kraków Sanktuarium. Także nie przedłużajmy. Ja mam na imię Janek, to jest kanał Janek Gada Ciekawostki, Historie Podróże. Zaczynamy dzisiejszy odcinek. Czas start! W ostatnich odcinków jechaliśmy tramwajem nową trasą w kierunku Górki Narodowej, czyli na północ Krakowa. Gdybyśmy wsiedli w tramwaj numer 50, przejeżdżając dwie estakady i dwa tunele, to koniec końców dotarlibyśmy na południe Krakowa, do Borku Fałęckiego. Ale tutaj też mała gwiazdka, bo nie zawsze, ale o tym za moment. A, i z racji, że jesteśmy po 23 września, to lepiej zawrzeć taki mały wentylator bezpieczeństwa wideo. Linia tramwajowa z Łagiewnik do Borku Fałęckiego została zbudowana w roku 1949, ale był to jednotorowy odcinek. Już wtedy do Borku dojeżdżała z Bronowic linia numer 8. W latach 1957 do 1986 również nocna ósemka, a nawet w latach 1952-53 8 bis. Co ciekawe, była to najdłuższa linia tramwajowa w Krakowie. Mówimy o roku 1950. Teraz pokazuję Wam pełną listę linii tramwajowych od samego powstania pętli, oczywiście ze strony kmk.krakow.pl. Drugi tor zbudowany został w 1974 roku i wtedy też zlikwidowano ostatnią jednotorową linię w mieście. Wtedy też powstała nowa pętla w okolicach ulicy Orzechowej. Zanim przejedziemy do pętli i w sumie zrozumiałe, czemu była tam linia tramwajowa nocna, bo warto zwrócić uwagę, że wtedy jeszcze istniały zakłady Solwaj. Obecnie jedną z niewielu pamiątek po tym okresie jest Centrum Kultury. Do tego miejsca jeszcze wrócimy. Tymczasem tramwaje, ale też temat przemiany tego miejsca, nazwijmy to zagłębie handlowe. Pętla tramwajowa całkowicie została przebudowana w latach 90. XX wieku i tutaj znalazłem zdjęcie zrobione tuż przed przebudową, a dokładniej w 1998 roku i niesamowite archiwalne zdjęcia autorstwa Wojciecha Gorgolewskiego. Zresztą w tym roku rozpoczęła się ogromna przebudowa tego miejsca, ale też okolicy dawnych zakładów na ogromny park handlowy i ten sam autor również tutaj zrobił parę innych fotografii z lotu ptaka. W takim razie wróćmy do współczesności. Dodajmy, że jeszcze po drodze wybudowane zostało mniejsze centrum handlowe przy pętli, a w 2021 roku został wykonany remont torowiska wzdłuż ulicy Zakopiańskiej, oczywiście w kierunku obecnej pętli. Mamy 2023 rok i obecna pętla już dawno osiągnęła pełnoletność. To teraz czas na same pętle, bo będzie mowa o tramwajowej i autobusowej. Przystanek końcowy jest usytuowany na dwóch torach. Jak widzicie, jakość samych peronów zostawia bardzo dużo do życzenia i lata świetności mają one za sobą. Następnie sama pętla rozchodzi się na trzy tory, bez przystanków dla pasażerów. To może co nieco o liniach tramwajowych. Od samego początku do teraz dojeżdża tu linia numer 8.
W 2023 roku spotkamy na pętli jeszcze tramwaje linii 19, 22 i 50, ale ten ostatni, tutaj uwaga, dojeżdża tylko na wydłużonej trasie. W skróconej wersji linia kończy bieg na pętli Kurdwanów. W przeciwległym kierunku, w stronę centrum Krakowa, mamy zaledwie jeden peron i jeden tor. Podobnie jak wyżej, potrzeba tutaj gruntownego remontu, a nawet zaprojektowania całości na nowo. Czemu? Już tłumaczę. Powiedzmy sobie szczerze, jeżeli chodzi o kwestie targowisk, to ja jestem absolutnie tych lokalnych placów targowych na tak, ale no, przemieszczając się bardzo szybko z pętli tramwajowej na przykład w kierunku autobusu, to jednakże no, nie chciałbym chodzić pomiędzy straganami, dlatego uważam, że tutaj powinna dojść jakaś inwestycja nowa, jakiś nowy remont, dlatego że no, tutaj, tak jak mówię, stragany, ale jeszcze wieczorami dochodzi do tego wszystkiego. Niestety sytuacja taka, czego też byłem kiedyś świadkiem, z racji, że też znajdują się tam sklepy monopolowe. Także dziwny element tam się pojawiał, no nie wygląda to najlepiej, zwłaszcza po zmroku, także to miejsce absolutnie powinno przejść modernizację. Pętla autobusowa powstała tutaj w latach 50. XX wieku. W 1974 roku poza budową nowej pętli tramwajowej powstała również nowa pętla autobusowa. W ostatnim czasie przeszła lekki lifting, ale tak jak wspomniałem, powinna być według mnie przebudowana. Na szczęście mamy na wjeździe ogromną tablicę z numerami autobusów i tras, jakie pokonują. Warto też dodać dla osób spoza Krakowa, że numeracje zaczynające się od liczby 2 to te wyjeżdżające poza Kraków, czyli pierwszą strefę. Warto spojrzeć tutaj wpierw, bo na poszczególnych peronach zatrzymują się konkretne linie i mamy tam tylko rozkład danej linii autobusowej. Warto dodać, że pętla znajduje się w jednym z wąskich gardeł komunikacyjnych, bo przecież tutaj jest wylot w stronę Zakopianki czy obwodnicy, który to wyjazd momentami się mocno korkuje. Jeszcze również mamy tutaj temat związany z przystankiem kolejowym Kraków Sanktuarium, przy którym właśnie się znajduje, także zaraz się tutaj wybiorę i pokażę wam to, ale najpierw zobaczcie, jak tutaj dojść. A zanim przejdziemy do tego przystanku, to autorem ujęć z drona i nie tylko jest jeden z moich widzów, Krzysztof Biernat. Dzięki wielkie za pomoc. Od pętli autobusowej możemy to zrobić ulicą Armatury, kiedyś idącą przez środek jednego z zakładów przemysłowych, jakich sama nazwa ulicy wskazuje, a obecnie jest ona wzdłuż różnego typu sklepów wielkopowierzchniowych, również też tych mniejszych związanych z budową i remontami. Po dojściu pod tory skręcamy w lewo. Drugą opcją jest dojście z pętli tramwajowej, ale w tym wypadku na piechotę też jest kawałek drogi i musimy przeciąć cały parking parku handlowego, by dojść na jego zaplecze, skąd jest wejście na peron. Trzecią opcją jest korzystanie z przystanku tramwajowego Solwa i przejście przez ulicę Zakopiańską i znów między budynkami przez parking Centrum Handlowego. Tyle tylko, że wszystkie trzy opcje nie mają absolutnie sensu i zacznijmy od kwestii czasu i dystansu do pokonania pieszo, chyba że idziemy na zakupy, bo jak nie, to niedaleko dalej mamy przystanek Łagiewniki SKA, czyli szybka kolej aglomeracyjna, gdzie krzyżuje się mnóstwo linii tramwajowych, ale też autobusowe z przystankiem kolejowym.
jeszcze chwilę ponapawajmy się tym pięknym widokiem z lotu ptaka i cofnijmy się do wejścia na perony przystanku Kraków Sanktuarium. Także według informacji te schody miały nie działać, ale jak widzicie, sytuacja jest taka, że są one sprawne, jeżdżą. Tutaj miały być jakieś zaniki napięć, pewnie to jakoś naprawili, ale zobaczmy jeszcze co w kwestii wind. No i tak jak wam mówiłem, totalne zaplecze z tej strony parku handlowego. No i to są te windy. Czy te windy działają? Jeszcze za chwilę wybierzemy się, chociaż niestety bateria pada mi w moim GoPro właśnie tam na punkt widokowy i opowiem coś więcej o tym miejscu, dlaczego zostało takie, a nie inne zachowane. No dobra, co z tymi windami? W kierunku Suchej Beskidzkiej, zobaczmy czy ta winda przyjeżdża. Schody widzimy, że tutaj chodzą, działają. O, winda się pojawia. Super sprawa, dobrze. Czyli to działa. A teraz zobaczmy może i ważniejszą windę, bo w kierunku centrum Krakowa. Najpierw podchodzimy, sprawdzamy schody. Schody tutaj działają, czy nie działają. Z tej strony widzę, że jeżdżą, a tutaj... Tutaj, no tutaj niestety nie. Tu niestety schody nie działają. Czyli na peron na pewno tak nie dostaniemy się. A z tej strony winda. Liczmy, że chociaż to działa. Tak, przyjeżdża. To też sobie dodajmy właśnie, że ten przystanek powstał na Światowe Dni Młodzieży, żeby tutaj właśnie obsługiwać ruch i został dany, jak dobrze pamiętam, 24 lipca 2016 roku, a tymczasem ja jestem już w ważnym punkcie, który wam chciałem pokazać, bo tu warto się w sumie też po to wybrać, jeżeli ktoś nie jest z Krakowa. W tym miejscu szła kiedyś w kierunku zakładów Solwaj kolejka. Ona też, jak dobrze pamiętam, szła też w kierunku Ruczaju. Obecnie tam już też nie ma wydobycia. Jest właśnie teraz kąpielisko. No i tutaj został pozostawiony ten fragment po tej kolejce. I stąd mamy taki widok. No widzimy tutaj właśnie tą stronę Krakowa, aczkolwiek myślałem, że będzie to troszeczkę lepiej wyglądało, głównie jak widzicie mamy dach centrum handlowego i całe zaplecze i tutaj blokowiska okoliczne, osiedla. No tam w oddali, tego pewnie na kamerze nie chwycimy, kopiec Kościuszki. Zobaczymy jak to wygląda z tej strony. Tutaj pewnie mamy dojście, no tutaj już bez ułatwień dla osób niepełnosprawnych czy z problemami ruchowymi. Tutaj akurat zwyczajne schody, ale tu możemy się dostać do drugiego sanktuarium z tego co kojarzę. Tymczasem mamy tutaj to drugie zejście na peron. No i teraz pytanie, czy tu będzie działające? Sprawdzamy wszystko. No teoretycznie winda wygląda na to, że działa. Schody na pewno, schody ruchome na pewno działają w tym miejscu. Winda również przyjeżdża.
Także wszystko jest w porządku. Taka inspekcja trochę. I sam peron, jak widzicie, nikogo nie ma oczekującego na pociąg. Z tej strony schody ruchome działają. No i to jest ta słynna winda, która nie działa. Tutaj się nie dostaniemy, także jeżeli ktokolwiek by chciał się przedostać, to musi od drugiej strony. To jest właśnie zanitowane. I tu niestety nie skorzystamy. W takim razie opcja numer 3 dostanie się od strony przystanku tramwajowego Solwaj dla osób z problemami ruchowymi czy poruszających się na wózkach absolutnie odpada. Dodajmy, że owszem, prawie wszystkie schody ruchome chodziły, ale jeden z widzów napisał, że nie jest to regułą z racji spadków napięć. Teraz nie chcę wchodzić w tematykę religijną, ale przystanek kolejowy Kraków Sanktuarium znajduje się między Borkiem Wałęckim Wschód, gdzie tylko jest część handlowa, a częścią kościelną z paroma budynkami mieszkalnymi obok i dodatkowo mało kto korzysta z tego przystanku. Według liczb, które znalazłem, to 100 do 450 osób na dobę, co jest bardzo skromnym wynikiem. Jeśli dodamy te problemy z windami i schodami ruchomymi, wyraźnie widać, że dość nowa inwestycja powoli staje się zapuszczonym obiektem. Czytając informacje, że radni postulują o budowę kolejnych przystanków kolejowych, to pytanie, czy będą bardziej przemyślane. Liczmy, że tak. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja muszę lecieć dalej, a Was bardzo gorąco zachęcam do komentowania, lajkowania, oczywiście subskrypcji mojego kanału, a także wspierania. Wszystkie linki macie w opisie. I co? Widzimy się po raz kolejny, a teraz właśnie wyświetlają się Wam filmy proponowane, które warto zobaczyć na moim kanale. Także to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć!